Siema, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie odcinek z MRF-a. Wyczyściłem sobie tutaj pod uszczelkę. Niestety no uszczelki nie mam, będę musiał sobie dorobić na razie, bo tak czy inaczej na zimę planuję robić ogólnie generalny remont tego silnika. No remont, generalny przegląd, bo niestety było tutaj dużo januszowania. Jak sami wiecie, no tarła mi tutaj zębatka. Już mam nowe zębatki, udało się załatwić dzięki pomocy Lamba Beat Bike Tyrnów. Pozdrawiam Kamila. Załatwiłem właśnie sobie zębateczki i o dziwo właśnie się zauważyłem, że są dwa rodzaje tych zębatek. No i niestety wpakowałem się w to, że do silników ZS 155, dla tych silników 155 są troszeczkę inne zęby, znaczy zębatki, w sensie wielkość tych zębatek na koszu i ogólnie zębatki tej tutaj zdawczej, jak i zębatki na kopku od rozrusznika nożnego, są drobniejsze zęby i jest ich więcej. I właśnie się na tym troszeczkę wychuśtałem, takie lichsze po prostu są te zębatki, więc jakby ktoś miał taki silnik, ten 155, to radziłbym na to uważać, bo po jakości wykonania ogólnie tych zębów malutkie ząbeczki strasznie mało się zazębiały jeden o drugi, w sensie, nie? To tamto pewnie problemy z rozrusznikiem, jak parę razy mocno odbije, to jest na pewno problem. Mało ważne, udało mi się rozwiązać problem, dlaczego mi tutaj skrobało to, bo ktoś sobie doszedł do wniosku, że sobie podłoży podkładkę, bo teraz jak widzicie, chodzi to wszystko idealnie, nic nie ma żadnego oporu, a ktoś sobie, nie wiem jakim cudem, ale se podłożył podkładeczkę i to wszystko przez jedną głupią podkładkę, po prostu tą zębatkę dociskało mi tak jakby po skosie i o wiele większy opór stawiała wtedy na zębatkę na koszu, jak i na tą samą zębatkę, nie? Gdzie to mam starą zębatkę, żeby na to pokazać, że te zęby, one nie schodziły po całości, włączę sobie podgląd, nie schodziły mi po całości, tylko właśnie tak jak wam mówię, po skosie, tak jakby ta zębatka pracowała i dlatego właśnie pogoliło mi zęby po skosie, jak mi oczywiście kopek odbijał, nie? Kopek mi odbijał i wszystko szło po skosie, tak samo tu, jak zobaczycie, nie po całości rwało te zęby. Po prostu tak jakby pół zęba tylko zrywało, nie? Bo zębatka pracowała po skosie i tylko i wyłącznie przez jedną głupią podkładeczkę rozwaliła mi się zębatka jedna i druga. Wszystko przez jedną głupią podkładkę. Nie wiem, jakiś kurde naprawdę maher musiał to składać. Nie wiem jakim cudem sobie tu umyślał podkładkę pod to dać. No ale no, tak ani inaczej wyszło, że się wszystko zimaniło. No i teraz nie powinno mi tutaj to skrobać. Pod spodem jeszcze pod tym ma być podkładka, to ja ją tu podłożę. No ale teraz już nie powinno być żadnych problemów ze skrobaniem, nie? Czekam, bo to jest stara. Tu jest nowa zębatka. Teraz już powinien być odpowiedni odstęp. Nawet teraz już nawet nie... praktycznie nie będzie skrobać. No. No cóż, no. Ja to jeszcze sobie to poprzymierzam. Fajnie wszystkie te zębatki, jedną i drugą, zamówiłem od EX150 silnika, bo typowo do 170, 160 silnika nie ma na pitbike mrf.pl. Więc zamówiłem do 150, nie? No. Tyle. To ja tu będę jeszcze poprzymierzam troszeczkę i dorabiam uszczeleczkę. Na razie dorabiam, no bo zamówiłem sobie, no niestety, no zamówiłem sobie uszczelkę na poddekiel, a dali mi uszczelkę na kartery po prostu, nie? Na środek, pomiędzy karterami. No ale to mi się przyda, bo na zimę będę robił generalny remont, to domówię ewentualnie tam te resztę uszczelek, nie? No, mam nowy kosz sprzęgła,
Więc tak samo się to wszystko poskłada i sprzęgło powinno już działać prawidłowo, bo wcześniej brało tak jakby na dwa razy, po prostu szarpnęło pierwszy raz i potem dopiero za drugim razem tak jakby ciągło, nie? Takie właśnie czułem właśnie, że coś jest nie tak z tym sprzęgłem. Co tu jeszcze sobie załatwiłem? Załatwiłem sobie tu jeszcze komplet uszczelek na cały silnik. To jest do 150, właśnie Zongzheng 150, ale właśnie nie widziałem nigdzie do MRFA, do X-a jakiś silnika, ale powinno być to samo. Komplet uszczelek będzie na pewno ten sam, tylko właśnie się tymi zębami różniło. Nie wiem. Teoretycznie ja też bym mógł tutaj zastosować te same zębatki, bo bym wymienił sobie tylko zębatkę tu, jedną tą, tą i tutaj pod koszem sprzęgłowym i tak samo będzie mi to chodziło na tych zębatkach od Zongzheng silnika 155, ale jak wam mówię, już lepiej wolałbym nawet dołożyć i kupić, albo jak mam tamten silnik Zongzheng, wolałbym już kupić trzy te zębatki takie z tymi większymi zębami, bo jestem pewny, że to wieki wytrzyma, nie? To, że mi się rozwaliło, to jest tylko i wyłącznie właśnie wina tej głupiej podkładeczki. No niestety, z tego powodu nie jestem zadowolony. Bo tak to by działało dalej wszystko i bym sobie jeździł, śmigał i tyle, no. No, ale cóż, nie będę się dopierdzielał do nikogo. Po prostu, no, się zjebało i trzeba naprawić. Cóż, no to tyle, no. Nie wiem, czy się wyrobię. No tego film, ten filmik pewnie będzie koło poniedziałku albo niedzieli. Witam widzowie. Tu pan Yamaha. No i założony kosz sprzęgłowy, wszystko jest zgodnie z serwisówką, której nie mam. Składałem na logikę, tak jak rozkładałem. No, podkładkę my wyciągnęli. Części zostały, części nam zostały, ale jeździć będzie. With the
No i ta strona gotowa. Jeszcze zostało tylko założyć lewarek, kopek, ale to będzie na tyle z tej strony. Z drugiej tylko wymiana uszczelniaczy pod zębatką i na lewarku do zmiany zbiegów. Więc widzimy się po krótkiej przerwie, jak to powymieniam. Kurde, no i niestety nie będę na zawodach. Jak to oglądacie, to pewnie no kurde, jest już pewnie niedziela. Roboty jeszcze od pierona. Trzeba gaźnik wyczyścić. Amortyzator w amortyzatorze łożysko. Takie miałem bluzy. A na tegorocznym pikniku się właśnie zapowiadało bardzo dużo skakania. No i wziąłem się właśnie za ten amortyzator. Myślałem, że coś wymłodzę, ale nic nie będzie. Kupiłem tą tulejkę, co wam kiedyś mówiłem, za 10 zł. Zamontowałem ją do amortyzatora. No i niestety jest za miękka. Skoczył pewnie bym z raz albo dwa razy i by się ta guma rozleciała. Tu mam ogólnie części z tego amortyzatora. On się składa właśnie z łożyska takiego przegubowe. Łożysko przegubowe. Takie jak w markowych crossach jest. I o dziwo znalazłem takie na internecie. Dość sporo musiał szukać, no ale udało mi się znaleźć. I jest wcale nie takie drogie. Więc no nie będę dorabiał tu żadnej uszczelki albo coś. No. O-ringi sobie kupię pewnie po 10 groszy, czy po ile są o-ringi. U mnie tam w okolicy w sklepie u takiego starszego pana i pani. Prowadzą takiego blaszaka i tam mają właśnie pełno łożysk, uszczelniaczy i ogólnie jakieś zabezpieczeń, nie zabezpieczeń. U nich na pewno coś takiego dostanę o ringa, ale łożysko kulowe już raczej, znaczy łożysko przegubowe już raczej nie, to zamówiłem sobie na internecie. Jaki koszt takiego łożyska na Allegro, jak znalazłem? 2,50. 2,50. Z tego co mierzyłem suwmiarką, jest to łożysko na wymiar 12 na 22 na 10. Ogólnie tutaj pierścień jest na 7, ale ogólnie szerokość łożyska między jedną krawędzią kulki a drugą krawędzią kulki jest 10, więc coś może z tego być. Zamówiłem właśnie takie, bo jest za 2,50. I mam nadzieję, że się uda zregenerować ten amortyzator. Chociaż on już leje, no nie ukrywajmy, już puszczać zaczyna ten amortyzator. Ale jak się uprę, to też go zregeneruję, bo nie mam zamiaru wydawać 700 na nowy amortyzator. Polak potrafi. Jak udało mi się Kawasaki przerobić na chiński moduł, to czemu miałbym amortyzatora nie zregenerować za grosze? No. No i tyle w temacie. Cóż. Ja no niestety to chyba założę na razie tą tulejkę, tak żeby się przynajmniej tutaj u mnie przejechać powolutku, żeby sprawdzić, czy będzie ta skrzynia i kosz, wszystko będzie chodzić prawidłowo. No i tyle, no. A jak przyjdą mi te tulejki, oznaczy łożysko, jak mi przyjdzie, to wtedy będę ewentualnie regenerował ten amortyzator za grosze. No droższa od łożysk jest przesyłka, ale zamówiłem sobie dlatego trochę więcej tych łożysk, bo chyba czasem Pit Bike Rider potrzebował, albo jakiś kolega, bo to jest standardowo praktycznie w każdym amortyzatorze jest to samo, tak samo mocowany. W tym standardowym chyba jest identyczne. Jak się nie pyta, nie pamiętam dokładnie jak jest w RC-ku, ale jest chyba to samo łożysko. Ale no cóż, ja tutaj ogarniam jeszcze tego RC-ka, zaleję go olejem i cóż, no
Sprzątam. No ja niestety na tych zawodach nie będę, ale może na następnej się pokażę. I cóż. Tyle. To ja się z wami żegnam. Na razie. Do następnego. Hej.